druga część magazynu sportowego. Łukasz Starowiejski, witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. A my teraz o kolarstwie. Trudno znaleźć drugi zespół, który tak bardzo pasuje do radia, jakim jest RDC, Mazowiecka Rozgłośnia Publicznego Radia, jak grupa Mazowsze Serce Polski. Tak się nazywa ten kolarski zespół, a z nami dyrektor tej grupy, Dariusz Banaszek. Dzień dobry. Dzień dobry. A także organizator wyścigów na Mazowszu, w tym Mistrzostw Polski. O tym porozmawiamy chwilę później, ale zacznę od tego, że grupa zaczęła sezon naprawdę z przytupem. Najświeższe wieści doszły nas z Turcji. No to pochwal się. Dzień dobry Państwu. No, grupa piąty rok. Grupa Mazowsze Serce Polski powstała w 2020 roku. Dziś już piąty sezon. Tak, zaczęliśmy rzeczywiście najlepiej w historii, bo kilka tygodni temu podbiliśmy Słowenię. Wygraliśmy dwa klasyki UCI, czyli tej Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, gdzie Marcin Budziński zaczął bardzo z takim mocnym przytupem i bardzo mocną nogą, silną, twardą. Dodatkowo dwa top 5. Pokonaliśmy tam 28 ekip kontynentalnych, zawodowych z całego świata. No a w tym tygodniu, wczorajszym dniem właśnie skończyła się etapówka Tour de Mersin w Turcji, gdzie startowało też 170 kolarzy. No, ponownie wygraliśmy drużynowo, ponownie wygraliśmy indywidualnie, gdzie znowu ten Marcin Budziński, który ma naprawdę w tej chwili dobrą nogę, wygrał cały wyścig. No, cieszymy się bardzo, bo to najlepsze wejście nasze w sezonie, w historii tego projektu. No właśnie, Marcin Budziński to jest taki trochę bohater nie do końca oczywisty, bo to nie on miał być takim głównym liderem. W zeszłym sezonie miał kilka bardzo dobrych wyników, jak w Mistrzostwach Polski brązowy medal, ale no to raczej był zawodnik odjeżdżenia po górach i pomocy. Ale to nagle się okazało, że macie rasowego lidera na początku sezonu, który wygrywa seryjnie. No, mamy dwóch bliźniaków w ekipie, bo jest Marcin Budziński i Tomek Budziński. I powiem szczerze, przez te ostatnie 4 lata oni, jak to bliźniacy, raz miesiąc był ten lepszym, po miesiącu przejmował tę rolę lidera, czy tam Tomek, tak? To jak przejeżdża przez metę Budziński, to wiesz, który? No teraz już wiem, bo kazałem zapuścić brodę Marcinowi. Marcin jedzie z brudką, Tomek okay. Bez. Więc nie, no cieszymy się, mamy tak fajny skład. Po tylu latach zrezygnowaliśmy już z pomocy kolarzy zagranicznych, bo mieliśmy Estończyków, mieliśmy Duńczyków, mieliśmy Bułgara, Węgra, innych. Teraz koncentrujemy się na polskiej młodzieży, kolarzach z Mazowsza i tych naszych już wypracowanych liderów, którzy naprawdę już znają swój chleb powszedni, wiedzą jak się ścigać, podchodzą do tego już tak bardzo, bardzo profesjonalnie. Cieszę się z tego projektu, bo jest to świetny, świetny polski, mazowiecki projekt. Dzięki naszym włodarzom województwa mazowieckiego, to jeszcze raz powiem. Właśnie, dlaczego wróciliście do tego czysto polskiego składu? Jak to był powód właśnie tego takiego jakby patriotyzmu lokalnego trochę? To jest tak, chcieliśmy startować w imprezach za granicą, gdzie właśnie tak jak Eduard Grossu, ciężko tam było się dostać do wyścigów i lepiej promować nasz region przez to, że mamy zawodnika z danego kraju. To samo było z Węgrem, Filutasem, gdzie nie dostalibyśmy się na wyścig dookoła Węgier, jakby nie ten zawodnik. Duńczyk to samo, podobnie. Kilka lat z rzędu jeździmy już wyścig dookoła Danii. Pro Series to jest taka bardzo naprawdę ważna już półka wyścigów i dzięki temu byliśmy tam bardziej rozpoznawalni. Ale stwierdziliśmy, że jesteśmy już taką marką, tak mocno stoimy na nogach, że już teraz bez tych zawodników, jak nas mają zaprosić, to zapraszają. Dajemy radę. Już mamy swoją taką pozycję wyrobioną od tylu lat. Totalna czołówka kontynentalnych ekip na świecie. To jest taka jakby druga liga zawodowego peletonu. No jest tak, powiedzieć. Jest World Tour, 18 ekip, później jest Pro Continental, 18 ekip. Trzecia liga, tak naprawdę. A my jesteśmy taką trzecią ligą, ale już zarejestrowani w Federacji Międzynarodowej. No, cały czas marzymy, cały czas walczymy, cały czas się staramy w pozyskiwaniu partnerów, sponsorów, aby do tej drugiej dywizji wejść. Bo wiąże się to właśnie z tym, że przez to możemy startować w takich wyścigach
jak z dzikimi kartami, jak Vuelta, Giro Italia, Tour de France, no i na pewno Tour de Pologne czy innego. Tak, tak zwane wyścigi telewizyjne. Tak, aczkolwiek kilka tych wyścigów w tym roku pojedziemy już, bo takie zaproszenia mamy. No to słucham, które? No na przykład ten, co mówiłem, w Eurosporcie. Wyścig dookoła Danii, to wyścig tak. Wyścig dookoła Danii, pojedziemy Taihu Lake w Chinach, pojedziemy już za 10 dni prezydencjal Tour de Turkey, gdzie wyścig będzie przez 8 czy 9 dni transmitowany w Eurosporcie. Czekamy na decyzję Słoweńców, czekamy na decyzję Chorwatów, więc naprawdę już ten sezon mamy naprawdę już taki kalendarz, na jaki zasługujemy. A ten takich wyścigach Pro Tour, no, Marcin Budziński w świetnej formie, no ale to jednak wyścig tej klasy niższej. Czy wy macie takie ambicje w tym wyścigu dookoła Turcji, by walczyć o zwycięstwo? Może to nie aż tak, ale na przykład, nie wiem, pokazać się, wygrywać coś, macie jakieś takie Panie plany? Panie redaktorze, to już jest piąty sezon grupy. Mimo, że ciężko nam jest cały czas tak, żeby ekonomicznie sobie radzić lepiej, to jedziemy do Turcji naprawdę już walczyć. Mogliśmy jechać wyścig dookoła Arden, Ardeny Tour w tym samym czasie, w tym tygodniu. Wybraliśmy jednak ten Mersin po to, żeby już się lepiej zaklimatyzować, po to, żeby już czuć tą Turcję, już tak być bliżej tego wyścigu prezydenckiego, bo jednak tam będzie startowało kilka ekip takiej wysokiej półki, wysokiego szczebla. Więc jedziemy tam naprawdę już o klasyfikację generalną. O klasyfikację generalną. A kto? Marcin Budziński? Budziński będzie naszym liderem. Teraz na pewno też podnieśliśmy trochę poziom sportowy, bo i Kuba Kaczmarek, widać, że coraz lepiej, i Tomek i Paweł Bernas. No i chłopaki płaskownicy sobie też super radzili. Wczoraj nawet drugie miejsce o 3 cm Norbiego. Norberta Banaszka oczywiście, czyli kolejnego przedstawiciela tego klanu. Rodu, klanu Banaszków. Niestety nie same radosne informacje doszły nas z Turcji. Alan Banaszek uczestniczył w kraksie, złamał nogę w kostce, co dla niego to szczególnie niedobra informacja, no bo on walczy o Igrzyska Olimpijskie w kolarstwie torowym. To miał być dla niego taki mega wielki sezon. I jak to wygląda za nami? Tak, to był ostatni, największy nasz smutek z ostatnich 2-3 tygodni na wyścigu w Słowenii. To był ostatni klasyk z tej serii słoweńskich klasyków na 8 km do mety, a Alan wywrócił się w kraksie z takim nieszczęśliwym właśnie przypadkiem złamania kostki. Natychmiast przewieziony do szpitala, z drogi do Słowenii zajechaliśmy do najlepszego chyba u nas w Polsce doktora Krzysztofa Ficka. Został zoperowany. To był komentarz do tego, że jednak wszystko zrobiliście dobrze po tym wypadku, w sensie tak, że Alanowi wszystko, co najlepsze zrobiliście, jak rozumiem. Panie doktorze, pomogliście. Ponad tydzień temu doktor Krzysztof Ficek powiedział, że Alan siada za 2 tygodnie na rower, więc wszystko się dobrze scaliło. Jesteśmy optymistami i wierzymy, że za 2 tygodnie będzie się już ścigał. Muszę zapytać o taką ostrą publiczną dyskusję, która się rozegrała po tej kraksie. Oskarżył pan polskiego kolarza zagranicznej grupy Patryka Stosza o to, że pojechał niezgodnie ze sportowym duchem walki. No i tam się to już mniejsza z tym, bo tego nie widzieliśmy do końca i nawet nie można tego zobaczyć, jak wygląda ta kraksa. Ale czy nie za dużo ostrych słów? Bo tam pojawiły się nawet wulgaryzmy jakieś, jak na byłego prezesa polskiego kolarskiego i tak dalej. To czy nie przesada, nieprzesadny ferwor walki internetowej? Panie redaktorze, ja w kolarstwie jestem już 40 lat. Byłem rasowym sprinterem. Miałem mnóstwo takich przypadków, setki, jak nie kilkaset takich przypadków. To, co powiedziałem teraz, powiedziałbym dzisiaj to samo, bo to się nawarstwiało. Ostatnie 6 lat w wykonaniu tego zawodnika to były notoryczne przypadki zagrażające bezpieczeństwu życia innych zawodników. No, nie dajmy się zwariować. Jesteśmy też ludźmi, po kolarstwie też jest życie. Trzeba w końcu było powiedzieć to, co się myśli. Może to akurat będzie czymś, co
ograniczy w jakiś sposób te przypadki i da ten kierunek fair play dla kolarstwa. Tak? Można wygrywać, ale można wygrywać siłą, mądrością, sercem. Ja musiałem to powiedzieć, bo dalej się ścigamy. Nie chcę przytaczać tego, ludzie nie wiedzieli, co było po mecie, ile ekip przyszło do właśnie tego zawodnika z tymi ostrymi reprymendami, bo to nie był nawet jeden przypadek na tym etapie. Było ich kilka, więc akurat stało się tak, że prawie wyeliminował nam pewnego olimpijczyka. No ale cóż, mam nadzieję, że wnioski zostaną wyciągnięte. Tak jak mówię, powiedziałbym to nawet dzisiaj. Łącznie z tymi wulgaryzmami napisanymi? Znaczy, one były przytoczone, były wyciągnięte z całej formy rozmów, więc nawet nie o to chodziło. Wulgaryzm był powiedziany w stylu takim, że w środowisku masz to zrobione, a nie, że u mnie. Tak, jakby ktoś to zobaczył, to by było... No dobrze, zostawmy to. Wróćmy do tej naszej ekipy. No tak, Alan, rozumiem, przygotowuje się nadal do Igrzysk Olimpijskich, za 2 tygodnie wsiada na rower i nic nie jest przekreślone na szczęście. Tak, bardzo wierzymy w Alana. Alan to jest naprawdę, to się urodziło takie dziecko fajne na tym Mazowszu, że to jest taki poukładany chłopak. Teraz też byliśmy na świętach razem wspólnie, motywowaliśmy się, on w czasie tych świąt wychodził na trawę, ćwiczył inne partie mięśniowe, rozciąganie, więc bardzo na niego liczymy. Liczymy, że wystartuje na olimpiadzie, liczymy, że da nam kilka zwycięstw na szosie. Kiedy wróci na szosę? Do wyścigów, nie mówię do wyścigów. Ja bardzo bym sobie tego życzył, żeby 4-5 maj, kiedy startujemy w Norwegii klasyki UCI, żeby to były pierwsze jego starty. No właśnie, to teraz jeszcze powiedzmy sobie tak. Świetny start grupy. Nawiązają tych najlepszych lat, a może nawet będzie coś lepiej. W 2020 roku 13 zwycięstw, w 2021 14, w 2022 17, w 2023 jedno. No. A teraz już 3 indywidualne i do drużynowe, nie wiem, czy to się Panie liczy. Panie redaktorze, ale dlaczego pan nie powiedział, że mieliśmy powiedzmy 20 kilka miejsc UCI w pierwszej trójce? No mieliśmy, zawsze brakowało nam... zawsze się liczy te zwycięstwa w tych grupach zawodowych, znaczy to się podaje w statystykach. Tak. No ale wie pan, ja sobie osobiście jako szef tej grupy rekompensuję, że Alan Banaszek został mistrzem Polski. Rok po roku, to się już nie powtórzy. Że to nazwisko jest też rozpoznawalne i nie wiem, kiedy tak będzie, że brat po bracie, mimo że stryjeczny, będzie następnym mistrzem Polski. A Marcin Budziński też również zdobył medal w Ostrołęce, więc dla nas to ogromny sukces jako grupy takiej stąd z Mazowsza po raz trzeci. To jakie cele? To jeszcze kończąc ten temat grupy zawodowej. Z czego będziecie zadowoleni po sezonie? Macie jakiś limit, na przykład liczbę zwycięstw, liczbę miejsc na podium, które byście chcieli osiągnąć? Panie redaktorze, najbardziej zadowoleni to będziemy, jak znajdziemy partnera do grupy. Takiego, który da nam szansę możliwości rozwoju. Z tą pracą, którą ciężko pracujemy od rana do wieczora, przełożymy właśnie na takiego partnera, który nam pomoże wejść do drugiej dywizji. Ale żeby to się stało, to musimy również zrobić wyniki sportowe, pokazać swój profesjonalizm i to od rana do wieczora robimy. Wyniki sportowe, wiadomo, chcielibyśmy po raz trzeci zdobyć mistrza Polski, czy zdobyć medal. Po raz trzeci organizujemy te mistrzostwa Polski na Mazowszu. Więc to jest taki nasz czas. Sami sobie organizujemy i sami sobie wygrywamy. Tak mówi się złośliwie trochę, oczywiście żartobliwie i złośliwie w środowisku. To życzymy każdemu, żeby organizował i wygrywał. Naprawdę. Widzi pan. Nie, wiadomo, że to nie jest tak, że to się samo wygrywa. Przecież tam Michał Kwiatkowski na przykład jechał i z ambicjami wcale nie chciał. Był bardzo zły po mecie w Ostrołęce, kiedy okazało się, że jemu się nie udało, mimo że miał całkiem niezłych pomocników, to jednak kto inny wygrał. Więc to nie było tak, że to banaszki robią, banaszki wygrywają. Wygrywają sobie właśnie, i tak dalej. To jest oczywiste, że to nie jest to tak. Jest, takie mamy środowisko, to jest właśnie ten minus tego, że potrafią tak trochę nie taktownie docinać naszej ciężkiej pracy jednak, tak? Ja się cieszę, że teraz mój syn Adrian jest dyrektorem sportowym, że tak zaczął bardzo dobrze, profesjonalnie.
ma takie świeże, nowoczesne podejście, bo jeszcze w tamtym roku ścigał się na rowerze. No jeszcze w tamtym roku mówiliśmy, że teraz w tym roku to wygra trzeci z Banaszku, no, musi wygrać, ale już nie wygra. Tak, ale niestety tak na zjeździe nie fartownie uderzył w kraksie, że niestety musiał. To przyczyniło się do tego, że definitywnie zakończył karierę. No ale zaczął nowe życie i zaczął nowe życie z przytupem, tak jak cała grupa. Teraz wyścig dookoła Turcji, a potem jeszcze jakie plany? No później już tydzień w tydzień, tak? Mamy pełno wyścigów w tym roku, tak? Mamy tą Norwegię, tak jak mówiłem. Mamy wyścig dookoła Grecji. Też będzie transmitowany w Eurosporcie. Mamy wyścig po ziemi dookoła Estonii, dookoła Litwy. Mamy wyścig, który sami organizujemy po ziemi kurpiowskiej. To jest dla nas bardzo ważny wyścig. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, o tym czerwcu na Mazowszu. Bo to najpierw wyścig, pierwszy raz organizujecie wyścig Tour de Kurpie, a potem Mistrzostwa Polski w Płocku. To są taki czerwiec jest na Mazowszu. To powiedzmy coś o tym wyścigu Tour de Kurpie, bo to się chyba rodziło w zeszłym roku, taka idea, że to jest takie fantastyczne miejsce. No, ja jestem naprawdę pełen podziwu dla tego regionu, dla tych ludzi, bo odkryliśmy coś na tych Kurpiach niezwykłego, tak? Odkryliśmy to, że kilkadziesiąt tysięcy stało na trasie podczas wyścigu głównego, bo to zostało obliczone, że ludzie mają tą potrzebę powiedzmy oglądania tej rywalizacji na wysokim poziomie. No i z tych Mistrzostw Polski urodziła się myśl, żeby stworzyć wyścig UCI po ziemi kurpiowskiej, gdzie dziś aplikowało do nas prawie 50 reprezentacji, 50 drużyn kontynentalnych z całego świata. Możemy przyjąć tylko 26. I to jeszcze już dzisiaj będziemy robić, robić tą listę. No cieszymy dzisiaj, się. Dzisiaj w sensie... Zaraz, za godzinę po tym właśnie programie. Więc mamy co robić. No Kurpie, no 11 gmin, super powiat ostrołęcki, miasto Ostrołęka, Kurpie i Szlachta, bo oni tak o sobie mówią. Łyse, Baranowo, Lelis, Rzekuń, pełno gmin, Czerwin, Myszyniec, więc naprawdę są piękne tereny z tym klimatem. Jak to się robi? Bo to łatwo powiedzieć, zróbmy tu wyścig. No ale to, żeby zrobić wyścig, to pewnie trzeba bardzo dużo włożyć w to. A także, żeby zdążyć potem jeszcze go zgłosić do kalendarza, żeby on został wpisany. Przecież to nie jest tak, że każdą imprezę się wpisuje. Super pytanie. To jest naprawdę, teraz to, co my przeżywamy, to jest tak ciężki okres. Tak ciężki okres stresowy, żeby zorganizować imprezę. Wiadomo, mieliśmy wybory jesienią. Teraz mieliśmy wczoraj wybory samorządowe. Gminy nie podejmują rozmów. Po wyborach ciężko jest rozmawiać z kandydatem na burmistrza, wójta czy kogokolwiek, czy prezydenta. Naprawdę to, co my teraz w tej chwili robimy, to graniczy z cudem. Najcięższy okres chyba w organizacji imprez sportowych. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zorganizować tego typu wyścig? Wyścig wiąże się z tym, że trzeba położyć kilkaset osób w hotelach, czy w agroturystyce. No, dać w miarę bardzo dobre warunki, tak? No, trzeba mieć na taki wyścig ponad 1 000 000 zł. Żeby zrobić to profesjonalnie. Jeżeli mniej, to będzie takie coś, co nie pokaże tej promocji tego regionu tak w sposób, na jaki zasługuje. Czy ten Tour de Kurpie to jest jeden z waszych celów, waszej grupy, najważniejszych w sezonie, czy które są najważniejsze? Jeżeli dostaniemy się na wyścig dookoła Słowenii, to będzie to cel, który zajdzie na drugi plan, bo Słowenia w tym samym terminie jest wyścig, który jest transmitowany. Czyli może być tak, że będzie Tour de Kurpie na Kurpiach, a podstawowy skład... Pojedzie w Słowenii, a na Tour de Kurpie pojadą nasi młodzieżowcy. Ej, to byłoby trochę szkoda dla emocji polskiego kibica, chociaż jest jeszcze na szczęście trochę innych polskich kolarzy, którzy mogą tam osiągnąć dobre wyniki, a poza tym to jest tydzień przed Mistrzostwami Polski, więc jest też szansa. Ale postanowiliśmy wszystko postawić na jedną kartę, ten wynik sportowy i te pokazanie się projektu grupy i pozyskanie takiego partnera generalnego, sponsora, to jest dla nas priorytetowe, więc a wyścig ma się odbyć i być super wyścigiem w Polsce. I być potem tradycyjny. Tak jest. Chcielibyśmy, żeby wszedł na stałe do kalendarza.
Zwykle mówiliście też o jednym z najważniejszych waszych celów, to jest wyścig dookoła Mazowsza. A teraz też? Czy teraz też będzie zależało trochę od kalendarza startów? Wie pan co, 2-3 dni po ziemi kurpiowskiej organizujemy już w Płocku Mistrzostwa Polski, czyli największą imprezę w kraju. Tak jak organizowaliśmy w Nowym Dworze, organizowaliśmy w Ostrołęce, tak teraz Płock. To jest taka jakby już aglomeracja. Płock jest dużo większym miastem. Już mam dziś obawy, jak to wszystko pozamykać, zabezpieczyć tak organizacyjnie, żeby nie było żadnych przypadków takich i nieporozumień. Więc to jest nasze największe wyzwanie. To tak jak w przypadku Kurpi, to sobie uważam, że sobie poradzimy. Tak z tym Płockiem, żeby to zrobić profesjonalnie i jednak przyjedzie parę kilka tysięcy kibiców na ten wyścig. To tu jest naprawdę dużo ciężkiej pracy, więc już teraz pracujemy. Ważne, że jest zgoda prezydenta, że jest chęć na to, żeby w tym Płocku, w centrum miasta, w rynku... No bo gdyby nie było centrum miasta, to trochę byłoby bez sensu, bo to jednak jest tak niesamowity ten show, właśnie ten finish, kiedy to jest gdzieś w środku. Tak, ale odkryliśmy fajnych kilka górek koło Płocka, więc ten profil będzie trochę już naszpikowany właśnie tymi górkami. Nie, no już nie mogę się doczekać tych mistrzostw, aczkolwiek te 2-3 miesiące, które nam zostały, musimy wykorzystać maksymalnie. A Michał Kwiatkowski i Rafał Majka to przyjadą do nas, do Płocka? Myślę, że Michał tak, a Rafał Majka od kilku lat nie przyjeżdża na Mistrzostwa Polski. Ja to myślę, nie jest że ten profil kolarza, który tam może rywalizować. Spowodowane tym, żeby przyjechać i zająć 45. miejsce. No tak, bo on nie jest, to nie jest jego kolarstwo. Nie, pan przyjechałby na 2-3 dni, zajął, tak jak powiedziałem, no, może trochę lepiej i wrócił. To jeszcze powiedzmy chwilę o tych największych, tak, czy Marcin Brudziński, to jest taki zawodnik, który może stać się gwiazdą polskiego kolarstwa? Marcin Brudziński zasługuje na to, żeby jeździć pro turze. Czyli najwyższej półki. Czyli ten sezon świetny i potem wypuszczacie go, niech jedzie. Oby tak się stało. Marzymy o tym. To byłby zresztą dobry pomysł na to, żeby taka grupa była też trampoliną. No trochę Alan próbował w ten sposób, ale wrócił do was, trochę się odbił. Ale to byłaby fajna taka promocja. Tomek Budziński również jest bardzo dobrym, identycznym bliźniakiem. Ten bez brody. Więc też ma takie szanse. Kuba Kaczmarek powinien się ścigać już kilka lat w proturze. Zobaczymy resztę, bo reszta jest fajnie zmobilizowana. Mamy świetnych tych naszych źrebaków. Michał Pomorski, Wąsowicz, Kamil Lach. Naprawdę Konrad Czabok. Tobi jest, Norbi. No mam tak świetny skład w tym roku, że będzie dobrze. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy Banaszkowie będą się cieszyli z pierwszego olimpijskiego medalu w tym roku? W rodzinie. Wie pan, tak jak mówiłem, Alan jest nieobliczalny. Alan to jest coś takiego, jak jeszcze jak tak sobie myślałem, że zobaczy te kółka olimpijskie, to w niego coś tam wejdzie takiego bardzo niespodziewanego i stać go na to. No, by tak było. Życzymy dużo zwycięstw. Niezwykłe emocje w czerwcu na trasach Mazowsza, bo i Tour de Kurpie, i Mistrzostwa Polski. W lipcu z kolei wyścig dookoła Mazowsza, także dużo się dzieje. A w sierpniu, panie redaktorze, Tour Bitwa Warszawska UCI, które również organizujemy. Pięcioetapowy wyścig. Pięcioetapowy wyścig UCI, gdzie również nam się już zapisało 40 ekip z całego świata. No, jak to jest możliwe, żeby to wszystko jakby jedna grupa, jedna... Wie pan co, właśnie my jesteśmy skazani na kolarstwo. My żyjemy kolarstwem od rana do wieczora. Nie wyobrażam sobie życia bez tego wyścigu. Niektórzy organizują jeden wyścig gdzieś tam pod Wólką Mlącką w roku i uważają, że to jest bardzo dużo, co robią, tak? Ale wie pan, my potrzebujemy promocji kolarstwa. Jak mamy to kolarstwo, żeby nam rosło, żeby podbijało świat, żebyśmy nie spadali na te najmniejsze, powiedzmy, te bruki kolarskie, to my musimy ciężko pracować. Chociaż bruk też kolarski ma swoje zalety i swoją fantastyczną historię, a to wystarczy popatrzeć na wiosenne wyścigi w Belgii. Musimy tu postawić kropkę, jeśli chodzi o rozmowę naszą o kolarstwie. Ja jeszcze mam takie tradycyjne nasze ogłoszenie o kolejnej edycji naszego plebiscytu na Sportowca Miesiąca na Mazowszu, tym razem bez kolarza. Wybieramy najlepszego zawodnika marca. W kwietniu to może byśmy tego Budzińskiego, Marcina
wrócili do tej trójki. Niech pojeździ jeszcze ładnie w Turcji. A teraz w tym miesiącu walczą o ten tytuł Pia Skrzyszowska, zawodniczka AZS-u AWF-u Warszawa, brązowa medalistka halowych mistrzostw świata na 60 metrów przez płotki. Gabriel Kobylak, bramkarz Radomiaka, który w marcu zdobył bramkę w Ekstraklasie, niezwykłym strzałem z 70 mniej więcej metrów. Radomiak też się bardzo dobrze spisuje w Ekstraklasie. W marcu się spisywał bardzo dobrze. Teraz w weekend wygrał z Rakowem Częstochowa. I trzecim kandydatem jest Adrian Castro, szermierka na wózkach, paraolimpijczyk za Mistrzostwo Europy w Paryżu. Głosować można jak zwykle. Będzie można od godziny 12 na stronie rdc.pl, a sportowca marca poznamy 23 kwietnia w magazynie sportowym mniej więcej o tej porze. Na dziś to wszystko. Dariusz Banaszak. Dziękuję. Banaszek. Po raz drugi. Nie, właśnie, znowu, już do końca pilnowałem się. Dariusz Banaszek. Ile można organizować, ile żeby się ktoś nie mylił? Dyrektor grupy Mazowsze Serce Polskie, organizator wyścigów na Mazowszu, a także były prezes Polskiego Związku Kolarskiego, był naszym gościem. Ja się nazywam Łukasz Starowiejski i zapraszam za tydzień.